odporne na internet, będą znajdowały więcej satysfakcji, więcej zaspokojenia swoich potrzeb za pośrednictwem internetu niż w świecie rzeczywistym. To poprosimy jeszcze o prognozy, bo rozumiem, że taką prognozą jest to podkreślenie faktu, że jak rozumiem, nie wiem czy w każdym biznesie, bo zawsze i każdy staram się unikać, ale pewnie w zdecydowanej większości lekceważenie internetu czy komunikacji mobilnej, no to w najlepszym przypadku zaklinanie rzeczywistości, a w najgorszym to błąd. A poprosimy jeszcze o jakieś prognozy dotyczące bądź rozwoju internetu, bądź bankowości. Czego możemy się spodziewać w najbliższych latach? Akurat zaczynamy nową dekadę, to taki dobry moment. Ja chciałem raczej szerzej powiedzieć o nowej gospodarce albo erze informacji, bo to jest coś więcej niż sam internet, to jest medium, prawda? O czym jestem najgłębiej przekonany, to, że nasz sposób funkcjonowania, uczenia się, pracy, spędzenia wolnego czasu zmienił się już. Będzie się zmieniał w takim samym tempie, albo szybciej, jak do tej pory. I popatrzcie, w jaki sposób zdobywaliście informacje 5 lat temu. W jaki sposób pracowaliście 5 lat temu, jak pracujecie dzisiaj. I powiem Wam, że jestem głęboko w tym przekonany, że za 5-10 lat te różnice w stosunku do dnia dzisiejszego będą jeszcze większe. Aż strach o tym pomyśleć. Panie prezesie, o tym też pisze Pan w swojej książce. I za chwilę, proszę Państwa, rozlosujemy 3 egzemplarze książki. Będzie ona też do kupienia dla tych, którzy szczęścia w losowaniu mieć nie będą. Ja chciałbym na koniec zadać Panu jeszcze takie pytanie w związku z tą książką, ale myślę, że może bardziej osobiste, ponieważ w prezentacji tej książki przypomina Pan takie chińskie przysłowie: szczęście to coś do zrobienia, ktoś do kochania i nadzieja na coś. Może poprzestańmy na platformie zawodowej, co ma Pan do zrobienia, Panie Prezesie? Mam jeszcze, mam nadzieję, że będzie mi jeszcze dane uczestniczyć w takim przedsięwzięciu, jakie realizowałem przez ostatnie 10 lat. Tu i teraz, czyli w Polsce. To dotyczyło akurat banku powszechnie nazwanego internetowym. W istocie to był low cost finance. To było zastosowanie modelu niskokosztowego w finansach z ludźmi, z którymi chciałbym pracować do końca życia, ale tak się składa, że co jakiś czas ze względu na to, iż zmieniają się na miejsca zainteresowania, ale również wyzwania. Zmieniają się również ekipy i umiejętność budowy to również szczęście pozyskiwania najpierw współpracowników, a potem przyjaciół. Mam nadzieję, że będzie mi jeszcze dane zrealizować coś takiego. Być może w innym miejscu, być może w innej przestrzeni biznesowej, ale życzyłbym tego każdemu z Was, bo ta książka między innymi o tym mówi, że trzeba mieć nadzieję na to, ale nie wystarczy tylko w kategoriach nadziei. Trzeba po prostu ciężko pracować i być przygotowanym na to, jak się szansa na horyzoncie pojawi, żeby móc ją schwycić, trzeba być na to przygotowany. A to przygotowanie to najpierw dobre wykształcenie, a później samo doskonalenie się, bo skończenie dobrego uniwersytetu z dobrym wynikiem do dobrego początku. Człowiek się uczy do końca życia i nie wiem nawet, czy nie bardziej intensywnie im starszy. Także mam jeszcze przekonanie nawet, nie nadzieję, bo to chińskie przysłowie również mówię w kategoriach przekonania, że jeszcze coś fajnego będę mógł zrobić, bazując na tym między innymi, o czym rozmawiamy tutaj. Mianowicie, że możliwość innowacji, jaka we współczesnym świecie dla nas jest dostępna, bazuje na dostępie do wiedzy. Problem dzisiaj jest w tym, że mamy więcej informacji, więcej niż kiedykolwiek. Kłopot z umiejętną segregacją, a następnie jej oceną. I tutaj żaden komputer, żadna sieć nie zastąpi mózgu człowieka. To jest właśnie to, że kiedyś można byłoby
łatwiej było napisać dobrą pracę, dobrą książkę, dlatego że jak miał jeden pomysł, to go się dążyło do końca. Dzisiaj jak się otworzy Google'a, to człowiek nawet nie wie, na którym z tysięcy wątków się zatrzymać. I trzeba rzeczywiście mieć najpierw odpowiednią wiedzę, żeby wyłowić to, co jest, to jest, to jest potrzebne. Ale znów się rozgadam. Dziękuję bardzo. Nie, no, bardzo dziękujemy i za te prognozy, i za tę diagnozę sytuacji. Podkreśla Pan w swojej książce Zmieniaj świat, bo ten świat się będzie zmieniał i bardzo szybko, ale warto pewnie być proaktywnym, bo to daje jakąś tam oprócz satysfakcji, ale też i może i kontrolę. Panie prezesie, rozlosujmy teraz książki. Zapraszam, mamy wizytówki tych z Państwa, którzy są dzisiaj z nami. Ja jestem Komisją Zaufania Publicznego, bardzo proszę. Pan dr Adrian Pyszka, adiunkt z Akademii Ekonomicznej. Obecnie Uniwersytet Ekonomiczny. Zapraszam pana Olega Dziegbanowskiego z Holland Globe. Zapraszamy. Zgaduję, że pan Oleg jest z nami. Zapraszamy. Zaśmiałem się, tylko że wylosowałem wizytówkę jednego z moich pierwszych pokazowników sprzed, ja wiem, Tomek, kiedy to było? Zapraszamy pana Tomasza Stamidowskiego, prezesa zarządu Avalon. To właśnie ten tak, 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 tak,